Witam was serdecznie na gospodarce, którą sam tutaj kupiłem. Jest to prawda bardzo stara. Prawda wymaga troszeczkę wkładu. Ale dzisiaj nie o tym, ponieważ tutaj mamy transport jeden z większych, który trzeba przywieźć. Nie wiem, czy dam tutaj radę go przywieźć. O, Seat, doskoczy, doskoczy. Okej, więc jedziemy, żeby wam pokazać. Tutaj, gdzie my będziemy. Gdzie my będziemy tutaj. Pracować, znaczy pracować, pod jakim dzisiaj zestaw jedziemy. Tu ruch jak, powiem wam o tej. Naprawdę. Dobra, możemy jechać. Dzisiaj niestety nie mam nikogo, kto by mi ten transport przywiózł, więc postanowiłem, że przywiozę tam wcześniej swój ciągnik. I już jest on rozgrzewany. Dzisiaj będziemy mieli mega transport do przywiezienia. Tutaj zaparkuję. No bo dzisiaj zobaczcie, jakiego kolosa będziemy wieźli. Jest to mega, mega duży kolos. Ponieważ udało się nam kupić w innej cenie, spróbujemy. Awaryjne sobie od razu, nie ma co, trzeba załączyć. A będzie rzucać. Tył mamy też beczkę. Nie ukrywam, że może być bardzo ciężko. Ponieważ nasz Ursus dostanie tutaj porządne wciry. Nie wiem, czy tutaj silnika nie wyplujemy, ale będziemy dawać radę, żeby go. No niestety nie mam jak nawet przywieźć. Wiem, że to jest bardzo ciężki transport dla niego. Ale powiem wam, nie ma to jak Zetor 811. Jeżeli on podciągnie, to da radę wszystko przewieźć i przeciągnąć. A tego teren jest, jak sami widzicie, no bardzo korzystny. Myślę, że z trójki to tak go. O, na jedynce go będziemy tutaj piłowali. Dwójeczkę wrzucimy mu, aż się. Nie wiem, tutaj trójką, lżejszy bieg. Dużo osób na stacji mnie omija. Ale dobra. Oj, 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 oj. No i co? I co? No.
powolutku. Tutaj się rozpędzamy, ale bo to dlatego, że zaraz górka. I musimy dać radę. Ale pięknie nam dał radę Zutorek. No, jestem zachwycony. Nie męczmy go tak. Bo finałowa górka się robi. Teraz wóz albo przewóz, moi drodzy. Rozpędzamy się. No i tu będzie dopiero. No, szybka redukcja biegów. Jedziesz, jedziesz, dajesz, dajesz, dajesz. Tu wiatrak, mu jeszcze dołączymy na silnik. No, aż tutaj tarczą bieg. Silnik pracuje na wysokich obrotach. Dobra, bo my chyba będziemy musieli tutaj skręcać. Powolutku. Jakoś się uda tu na pole. Go. No, wam powiem. Transport. Chciałem powiedzieć, pierwsza klasa. Ale niech on trochę popracuje, żeby się tutaj... No, dzisiaj tylko transporty same. Idziemy sobie zdjąć to. Co prawda mamy tutaj 8 minutę. Ale to wygląda. O, powiedziałbym, że... Nie powiedziałbym, żeby to... Kurde, tak... Żeby to mógł Zetor... Wywieźć. Dobra, ściągniemy beczkę. Aha, bo tutaj jeszcze trzeba pasy. Dobra. Koczułka zdjęta. A, beczułka nie w tym sezonie będzie. Bo, no niestety jeszcze krowy są kupione. Ale to jeszcze nie jest beczka na gnój, który w tym sezonie będzie, myślę. Tutaj jeszcze? Jeszcze tam. O. Okej. Zaraz tutaj zadzwonię po chłopaków, bo dzisiaj myślę, że taki pierwszy kurs duży, ciężki. I to jest żniwa. Bo my mamy tutaj tak naprawdę pola, które są już kupione, zuprawione wcześniej od rolnika.
Dobra. Odrzę się też. Kupiliśmy sobie nawóz. Kwasownik. Ale to będzie akurat tak pryskane, dopiero wiecie, wszystko jak się pokosi, czyli na przyszły sezon. W tym sezonie no mamy 7000. Niestety trochę nas kosztowało to wszystko. Nie wiem, czy gdzieś znajdę jeszcze jakieś kultywatory, coś tego typu. Dobra. Teraz idziemy zdjąć. Wyłączymy sobie tego. Bo on się tutaj też nam. Czekajcie, bo ja muszę też sobie to odpiąć. O. Oczywiście wózek zostawiam, dlatego że. Dobra, odstawmy sobie go na razie tu do tego, bo się teraz grzał. Niech on się ostudzi. A my co? Zdejmujemy tego bydlaka. Okej. Odpalmy go. Uuu, podnieśmy. Wow! No powiem wam, robi to kurna wrażenie. Dobra. Udało się. Tak jest. No i co, moi drodzy? Nie ma co przedłużać. Jak na polskiej. Jak to na polskiej gospodarce. Rozkładamy koguty i jedziemy w pole. Od razu. Dobra. To jest nasze pole. Włączmy pokos. Wyłącz pokos słomy. Jest chyba włączony. Sprawdzimy. Tak jest. Leci. Leci. Szczepka też jest kupiona. Może być tutaj głośno. Ale tak musi być jak na polskiej wsi. Kamera musi też być, wiecie, jak to. To jest rolnictwo. Tu musi być głośno. Siedem tysięcy mamy. Ach, to pięknie działa. Ach, to pięknie muci. O panie. No na takiej wsi to się miło chce pracować. Jedziemy w drugą stronę.
moi drodzy, tutaj koszenia będzie trochę, więc ja nie będę przedłużał wam. Taki malutki wstępik ode mnie. Nowa seria, zapraszam. Mm.